W sprawie pytania o reakcję chromu z kwasem fosforowym 5, czyli H3PO4, no zrobiłem takie kilka doświadczonek. Użyłem tutaj kwasu rozcieńczonego i stężonego, ale różnych próbek chromu. Tutaj w tych dwóch lewych są dwie grudki chromu prosto ze słoika, czyli po prostu spasywowany, dlatego że chrom na powietrzu jest spasywowany. Tutaj jakoś specjalnie reakcji nie widać. Można powiedzieć, że taki spasywowany jest odporny na kwas fosforowy na zimno. Ale jeżeli go wcześniej umyć w kwasie solnym, kwas solny nam usuwa tę warstewkę pasywną, to powoli, ale reaguje zarówno ze stężonym, jak i rozcieńczonym kwasem fosforowym, z tym, że szybciej biegnie akurat ta reakcja w stężonym. Ja nie wiem, czy to tutaj widać, że idą tam sobie powolutku takie pęcherzyki. Specjalnie tutaj zrobiłem większy kontrast, żeby to było widać. Szybciej reakcja idzie stężonym, chociaż i tak bardzo powoli, ale idzie. Natomiast jeżeli zobaczymy tutaj, przepraszam za bałagan pod dygestoriami, ale obiecuję poprawę, to tutaj reakcja po podgrzaniu, jeżeli chodzi o ten spasywowany chrom, akurat wyłączyłem grzanie, żeby mi tutaj nie bąblowało, to akurat szybciej idzie reakcja w kwasie rozcieńczonym. Ale tutaj mamy chrom spasywowany. Mam nadzieję, że widać te bąbelki i że one szybciej się wydzielają właśnie w tym kwasie rozcieńczonym. A zatem informacja z PASDRO jest taka nie do końca poprawna, że chrom nie reaguje z H3PO4. No jeżeli nie jest spasywowany, to sobie reaguje, chociaż jak widać niezbyt szybko. No dobra, to w sumie tyle. O, jeżeli teraz wstrząsnąłem, to może będzie widać jeszcze lepiej, że w tej lewej probówce powolutku idą sobie te pęcherzyki. Jak wstrząsnąć, to oczywiście idzie ich więcej, dlatego że to, co się gromadzi gdzieś tam od spodu, prawda, uwięzione, jak tym sobie wstrząśniemy, no to się to oczywiście uwolni, tak? Więc to wtedy wiadomo, że te pęcherzyki są przez chwilę lepiej widoczne, jak to, co tam gdzieś pod spodem siedzi i nie może się uwolnić, no to po prostu się nagle uwolni. Tu o dziwo szybciej reakcja idzie z kwasem rozcieńczonym. No widzimy, że niezbyt dobrze sobie radzi ten H3PO4 stężony z tą warstewką pasywną na gorąco. No dobrze, to w sumie tyle.